Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Stefana, to jest kolejny odcinek z GeForce Kingsa i kolejny giveaway dla Was, także jeśli chcecie wygrać tego skina, który się wyświetla, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem oraz komentarz. No i dzisiaj będziemy testować najlepszy sposób, czyli skrzynki 10% na GeForce Kingsie. Dzisiaj otworzymy sobie każdą z nich, czyli na Dragonfire'a, na Emperora, na Dragona, Asimowa i na tego oto Uspika. Zacznijmy sobie od tej oto N4 i będziemy otwierać po 5 skrzynek. 12 dolarów kosztuje 5 skrzynek i mamy 10% na jedną memkę, czyli 50% na profit podczas otwierania 5 skrzynek. Zobaczymy, czy jest to najlepsza metoda na profit. W pierwszej skrzynce trafiamy 0. W pierwszej skrzynce trafiamy 0. Także jak na razie się to nie potwierdza. Każda skrzynka będzie miała jakby dwie próby, czyli łącznie będę otwierał 10 skrzynek 10% i tym razem mamy dwie M4. Ta jest w stanie, ta w lepszym. I zobaczcie tutaj, 75 dolarów zysku na dwóch skrzynkach. Podliczę to łącznie i zobaczycie, ile będzie z tego zysku. Dobra, przejdźmy sobie teraz do skrzynek. Dragonfire 10%. Otwieramy tutaj, albo wiecie co, tutaj otworzę nawet 10, że jest 100% na przynajmniej jednego Dragonfire'a. 15 dolarów, 10 takich skrzynek. To się nie mieści niestety w tym, no ale tutaj pod koniec oczywiście zobaczymy. Jak widzę, jeden i jeden tylko na 10 skrzynek i jest to strata tylko 2 dolarów. Także otworzę sobie jeszcze raz 10 za 15 i zobaczymy. No jak na razie chyba i tak jesteśmy plus tych M4, bo tam naprawdę fajne stany poleciały. I tutaj mamy dwa. Słabe stany, ale i tak mamy zysk. Dobra. Lecimy sobie dalej. 10% na Emerald Dragon. Otwierałem już je w poprzednich odcinkach i naprawdę fajnie leciało. Tutaj otworzymy 5, żeby nie przesadzać, bo tutaj 23 dolarki kosztuje takich 5 otworzeń. No i jak dwa polecą? I mamy dwa. Jak widzicie, dwa. I jest to profit w kwocie 70 dolarów. To jest naprawdę niemożliwe, mordeczki. Doładujcie sobie 25 dolarów, oczywiście z kodem Esteban macie już 2 złote, czyli jak doładujecie na przykład stóweczkę, to widzicie, że możecie na tych skrzynkach się bardzo dużo zarobić. Nie wiem, czy otworzyłem w sumie dwa razy te Emerald Dragony, ale otworzę jeszcze raz, jakby coś. Kolejne 23 dolarki w ruch, naprawdę wpłacajcie, z kodem Esteban macie już darmowe, także jest to całkiem spoko. No i jak widzicie, czasami nic nie wyleci, ale jest to strata 22 dolary, a wtedy mieliśmy zysk 70. Także widzicie, zawsze jest plus. Zawsze jest plus i nie ma się czego bać. Otwieramy sobie 5 Asimowków. 5 AWP Asimow. I jak polecą 2, no to tu będzie po prostu ogromny zysk. Jeśli 1, to będzie git. I mamy 0. I mamy 0, jak widzicie. I 23 dolary straty, ale otworzymy sobie jeszcze 5. I mam nadzieję, że teraz coś poleci. I znowu nic nie leci, także jak widzicie, AWP Asimov się na razie nie sprawdzają. No teraz to już prawdopodobnie będziemy na zero, ale otworzymy sobie kolejne 5, tym razem z Uspikiem. I zobaczymy. No jak widzicie, w sumie trzeba mieć szczęście, żeby coś trafić, bo jak na razie mam pecha. Jak na razie mam pecha i nie wiem, powiem wam szczerze, czy jesteśmy w ogóle teraz na plus. Teraz mamy na pewno jednego i niestety tylko jednego, ale on nam daje tylko 15 dolarów zysku. Okej, mordki, sprzedaję sobie te wszystkie itemki, które dały profit. Cyk, sprzedajemy sobie je. To 10 dolarów ten Dragonfire tylko kosztował. Sprzedajemy. I ostatni uspik. Mieliśmy około 550 dolarów i jak widzicie, mamy już 580 plus te skiny, które nie zwracały, ale my sobie je wsadzimy do kontraktu i naprawdę, jak widzicie, może nie jest to jakiś ogromny profit, ale są to prawdopodobnie najbardziej pewne skrzynki na tej stronce. Nie wiem, nie testowałem większości tutaj skrzynek, ale jak widzę, jak tutaj dropi, nawet jak kilka razy z rzędu wam nie siądzie, to
później naprawdę może wyjść wam i tak na plus. Jak widzicie, ja już mam 585 dolarków i lecimy tutaj dalej. Podpisz kontrakt, mamy dual berety, jakieś pewnie tanie, 10 dolców i mamy, zobaczcie, a nie mogę tego podpisać, dobra. To wiecie co? Jeśli jesteśmy 50 dolarów, bo zauważcie to, 50 dolarów profitu, to ja sobie otworzę 10 Asimovów. 10 Asimovów i zobaczymy, czy będziemy na zero, czy będzie jeszcze większy profit. Otwieramy 10 AWP Asimov skrzynek i mamy niestety tylko jedną i mamy stratę 5 dolarów. Wiecie co? Sprzedam wszystko i otworzę jeszcze raz. Kusi mnie na jeszcze raz 10 skrzynek. Jak wylecą dwie, to naprawdę będziemy na fajny plus. I na 10 skrzynek jest jedna. Bałem się, że nie ma żadnej. No powiem wam szczerze, że jest to ryzykowny sposób, ale na sam koniec i tak jesteśmy 35 dolarów na plus, także według mnie są to najbardziej opłacalne skrzynki, jeśli otwieracie po 5, bo jeśli otwieracie po jednej, na przykład teraz sobie otworzę skrzynkę za 2,45 MK, jest to 10% na nią i ona nie wylatuje właśnie, także otwierajcie po 5, po 10, jeśli was stać, jeśli nie, no to po jednej nie polecam wam tego otwierać, ale jeśli macie więcej, otwierajcie. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Wchodzicie sobie tutaj, doładuj portfel, wpisujecie kodzik Esteban, macie darmowe 2 zł. No i co? Będzie więcej wtedy odcinków dla was, więcej giveaway. Także widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.